Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut oraz finansów. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stara się wymusić zatrzymanie sprzedaży XRP przez Ripple. Zmieniający się krajobraz regulacyjny sprawia, że Dubaj staje się mekką dla kryptowalut. Premier Kadany proponuje 67% podatek od zysków dla akcji i aktywów cyfrowych. Giełda Binance ogłasza dodanie nowych par handlowych związanych z jenem japońskim. Zbliżające się majowe airdropy, gdzie szukać potencjalnych zysków. Założyciele mieszarki do kryptowalut Samurai Wallet aresztowani. Rekordowe niskie poziomy opłat na sieci Ethereum. Rosyjski zakaz kryptowalut może wejść w życie już we wrześniu. Robinhood Wallet integruje się z siecią Polygon. Zbliża się kolejne spalanie tokenów LUNS przez giełdę Binance. Sponsorem dzisiejszego odcinka była pani Sandra Krakowska, trenerka personalna kobiet i mężczyzn. Jeżeli interesują Was plany treningowe oraz dietetyczne, zapraszam na stronę. Na całość artykułów jak zawsze zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!